teraz już na pewno ściana wysoko, wysoko, wysoko! Wreszcie to idealne słowo, które opisuje to, co czuję, no bo jednak dwie kontuzje, można powiedzieć, bo niby jedna, ale podzielona ta rehabilitacja na dwie części, gdzie mi się to odnowiło, no trwało już za długo, no to już było mega męczące i no bardzo się cieszę, że mogłem się w końcu pojawić na boisku, no bo takie jest życie sportowca, że czasami są gorsze momenty, no a tutaj mam nadzieję, że to słońce wyszło na dłużej. Nie będę zapeszał i powiem pomidor. Nie, wszystko jest okej, nic nie boli i mam nadzieję, że do końca sezonu będzie tak jak jest i będzie cały czas progres, bo szczerze mówiąc jest cały czas progres, więc myślę, że do tych kluczowych meczów już będę w dyspozycji takiej, która będzie mnie uprawniała do grania, no bo to jednak im większa rywalizacja będzie na środku, tym lepiej dla naszego zespołu. Na pewno nie jest to łatwe, no ale wszyscy z tyłu głowy mieli to, że trener może zmieniać. Nie wiedzieliśmy, nie mieliśmy podane przed meczem, jak będziemy grać, w jakim zestawieniu, ale każdy wiedział, że potrzebujemy dwa sety. Trener zadecydował, że chce dać nam szansę, żebyśmy się pokazali. Może to nawet lepiej, że pokazaliśmy się przez dwa sety, a nie przez jednego, bo zawsze to troszeczkę więcej czasu na boisku. No, szkoda Dominika, no bo kurczę wszedł i dostał szansę, no i kontuzja, no mam nadzieję, że nic poważnego i że szybko do nas wróci. No myślę, że wszyscy fajnie graliśmy i byliśmy bardzo, bardzo zmotywowani do tego, żeby wygrać tutaj. Faku grał świetnie cały mecz i naprawdę dawał nam bardzo dużo, no i też to, że grał od początku, to jego doświadczenie, no na pewno nas ciągnęło. Miguel też fajnie rozgrywał, wszyscy dali to, co mieli najlepsze i wystarczyło, żeby wygrać na tego sezonu. W sumie to nie zastanawiałem się przed sezonem, które miejsce możemy zająć. No patrząc na firmy, które nas wyprzedziły, no to myślę, że jak najbardziej jest okej to miejsce, tak? Myślę, że nie ma co patrzeć, z którego miejsca, tylko trzeba po prostu, jeśli chce się zdobyć Mistrzostwo Polski, trzeba wygrać z każdym. I najlepiej kilka razy. No na pewno, to pokazuje, który team jest jednak najmocniejszy. Przede wszystkim głową, który wytrzyma tą presję, bo tak jak przypomnę sobie te chwile z tamtego sezonu, no to było mega ciężkie do wytrzymania, bo presja była ogromna. My byliśmy stawiani, powiedzmy, z tego drugiego miejsca. Zaksa była murowanym faworytem, a jednak to my wytrzymaliśmy to najlepiej i myślę, że tutaj będą niuanse decydowały o mistrzostwie. Ci, którzy oglądali całą tą rundę zasadniczą, bo możemy ją powoli podsumować, no to na pewno wiedzą, że mamy zawodników, którzy są mega doświadczeni i przede wszystkim mają ogromny poziom sportowy i to pokazujemy na każdym treningu, że jesteśmy naprawdę gotowi do grania o duże rzeczy.